Siemanko, moi widzowie, z tej strony Slamer, ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale, na mapie Felsbrunn. Tak jak ostatnio mówiłem, musimy sobie dokosić nasze pola. Nie kosiłem z racji tego, że były lagi spowodowane przez gryzące się modyfikacje. No i gryzły się dwie... Nie, źle to powiedziałem. Gryzły się następujące modyfikacje: Curseplay i Real Dirt Color. No i zrezygnowałem, no wiecie z czego, z Real Dirt Color. No z racji tego, że no nie chciałbym tego ręcznie kosić, ani też używać do tego pracowników oryginalnych wbudowanych w grze, bo nie działają oni tak dobrze jak pracownicy z Curseplaya. Ja nie mówię, że oni źle działają, ale no Curseplay jest minimalnie lepszy. Wykosiłem sobie minimalnie tutaj ten narożnik, bo zawsze jak wiecie on jest taki pomijany. Curseplay se teraz zacznie kosić dookoła. My sobie... O, ten widzicie se tu ładnie dalej kosi, go przed chwilą załączyłem. Przepraszam, nie kosi, tylko sieje. Ładnie se radzi z tym. Podjedziemy sobie tutaj naszym fiacikiem. Nie będziemy nagrywać kursu do opróżniania, po co? Możemy to zrobić również w taki sposób, że podjedziemy sobie, bo naprawdę nie ma daleko, a komunikat się zawsze pojawi. No. Kurczę, jeszcze mamy jedno pole. Ja sobie zapomniałem, że mamy 18. O, trochę tego było. Trochę tego jest właściwie. Tutaj sobie ten traktorek ładnie sieje. Sieje? Sadzi właściwie miałem powiedzieć, bo to chyba niepoprawne do końca jest. Ale no. Weźmy sobie, zobaczmy ceny, bo może mamy coś w Cydosie, co jest w dobrej cenie. 1335 i maleje. To nie jest zbyt dobra cena jak za rzepak mi się wydaje. Sprawdźmy sobie saję, którą kosimy. 1800, całkiem przyzwoita cena, więc raczej sobie pojedziemy to wywieźć dzisiaj. Kukurydza 800, więc może byśmy sobie to pojechali wywieźć, tylko tego 1200 litrów to jest niewiele i niepłacalne. Więc w sumie nie mamy czego sprzedać. Z racji tego, że jako tako za bardzo nie ma co robić, widzicie trochę w timelapsie materiał, stwierdziłem, że zacznę sobie już przygotowywać pole pod następne zasiewy. Z racji tego, że nie muszę pola wapnować, przynajmniej tych teraz co mam, podjadę sobie. No, czy ja chcę tutaj napełniać ten nawóz? No, wyjdzie mnie to troszkę drogo, ale nasypię sobie ten 1000 litrów chociaż. Pod warunkiem, że to jest obsługiwane. No, czyli sobie nie nasypię. No to podjadę sobie tutaj na pole, wypryskam tyle, ile się da. Wypryskam tyle, ile się da, no i cóż. Będziemy potem zaczynać siać. Po siewach będziemy znowu kosić. No i tak w kółko. Znaczy no, jeszcze opryski wejdą po drodze. Myślałem, że zrobię sobie jakąś misję fajną dzisiaj. Ale no, widzicie, ten traktor sobie tutaj działa sam. Ja mu nie jestem potrzebny. Jedyne co mu się może skończyć to nasiona. Ale raczej ich nie powinno zabraknąć. No i cóż. Pozwolę wam troszkę poobserwować, jak sobie Curseplay pracuje w timelapsie. No i ten odcinek będzie jakoś gigantycznie krótki, no tym razem. Bo za bardzo nie ma się tak naprawdę co tu dziać. Chciałbym, żebym chociaż jeszcze raz się wam sam napełnił ten ta sadzarka, nie ten siewnik, ta sadzarka. O, tam się domy fajnie w rzece odbijają, tego się nie spodziewałem. Chciałbym też zacząć iść w zwierzęta, a konkretnie w owce. Zobaczymy jak to wyjdzie.
patrzę tak sobie teraz, że on tutaj miał te 230 litrów. Zostało mu jeszcze 71, więc mam nadzieję, że mu to spokojnie jeszcze wystarczy. Ładnie trzy przejazdy i będzie tutaj gitara. Jeszcze tylko się tam tepniemy na moment do naszej sadzarki. Kurczę, no tak jest na pograniczu tego, że może mu braknąć. Chociaż... No kurczę, no dosłownie centymetry mu zabrakły. Ale to już zostawimy. Dopełnimy to następnym razem. Tutaj też już mamy prawie pełny kombajn. No jeszcze mu tu 6% zostało. Więc dosłownie jeszcze moment i będziemy... I będzie się napełniał i się pożegnamy po tym, bo naprawdę nie chcę was zanudzić dzisiaj. Jest sobota, idźcie poodpoczywać sobie na świeżym powietrzu. Wiecie, tak, dla waszego zdrowia. No idealnie się skończyło w połowie rządku, no powiedzmy, no troszkę poza połową. Albo przed połową. Nie, za połową. No on sobie tutaj jedzie świetnie to napełnić i tam mamy dwie rzeczy rozładowane i jedną pełną. W sumie mamy dwie rzeczy rozładowane, jedną pełną. On sobie teraz ładnie powinien tutaj do przyczepki podjechać, napełnić się samemu i pojechać dalej sadzić. Później w przyszłości jak będziemy mieć własne ziemniaki, własną sadzarkę, to będziemy swoje ziemniaki tak jakby podwójnie zasiewać. I to będzie dużo większe lepsze rozwiązanie. Możemy tak naprawdę w nieskończoność mnożyć te ziemniaki. Ale nigdy bym nie zasadził ich na wszystkich polach. Nie, na to się nigdy nie pisze. Mam tych ziemniaków, w pociągu by mi miejsca brakło na te ziemniaki. No widzicie, on se tu teraz ładnie zaczyna wracać tak naprawdę do pola. No i to tyle będzie z tego jego roboty. Zobaczmy tylko, czy trafi tam, gdzie powinien. No ale sądząc po tym, że trzeci raz się napełnia, powinno się to udać. Tylko niefajne jest to, że ta Valtra nie ma cienkich opon. On jak teraz wraca na ten... O kurde, on tak rzędami przeskakuje śmiesznie. Tego nie widziałem jeszcze, ja się tak dokładnie temu nie przyglądałem, widzę. Ale no tak... Tak specyficznie się porusza, ale dobrze to działa. Nie mogę temu nic zarzucić, bo świetnie to działa. Robi co ma robić, nie? No i jeszcze tylko podjedźmy sobie... wiecie co, zrobimy to kombajnem. O cholercia. Wyrzuciłem sobie kurs. Ale to sobie naprawimy w następnym odcinku. No to co? Komu się odcineczek podobał? Może oczywiście zostawić łapeczkę w górę. Subskrypcję, co być na bieżąco ze wszystkimi materiałami na kanale. Dzwoneczek, co by żadne live'a i odcinki wrzucane na kanał nie omijały. No i co? Ja z tego miejsca bardzo serdecznie się z wami żegnam. O, jeszcze właśnie, zapraszam was na fanpage'a. Z tego miejsca się z wami serdecznie żegnam. Dzięki wam za uwagę. Na razie, cześć, trzymajcie się do kolejnego odcinka. Pa, pa!